Zapraszam zatem do Ferajny. Usiądźmy razem i zagrajmy. Spędźmy ten czas miło i fajnie. Hej wszystkim, jestem CDDZO i witam ponownie w moim Zagrajmy w Catherine. A więc ostatnio w tym let's playu mniej więcej. Koszmarów oczywiście ciąg dalszy i tym razem noc skończyliśmy na ucieczce przed wielkim zadkiem z twarzą. Tak samo stało się też to, że znów się obudziłem w łóżku obok naszej tajemniczej blondyneczki, która się wzięła znikąd i jakże się wygodnie okazało, że jej imię to także Catherine, tylko że pisane trochę inaczej, bo przez C. I propos Catherine, to nasza dotychczasowa narzeczona ponoć jest w ciąży, więc brawo Vincent, tylko że tak zgaduję, że pewnie z tym, żeby jej powiedzieć o swojej obecnej sytuacji, to pewnie nic w tym kierunku nie zrobisz, prawda? Domyślam się, że to jest trudne, ale no, tak trochę wypadałoby. Więc oczywiście ponownie z naszymi problemami się spotykamy z naszymi dobrymi kumplami. Chociaż no, może nie w pełni dobrymi, bo jednak dużo chyba mam wrażenie, że jest sytuacja, kiedy bardziej nam próbują dopiec niż wspomóc, ale trochę sami się na to pisaliśmy. Więc od kogo zaczniemy? Może od ciebie, Johnny? Two hadn't met at the reunion, you wouldn't be going out right now. Life's all about timing, huh? Planning out your life ahead of time's a waste of effort. None of us have the future we thought we would when we were kids. Znaczy, w sumie propos tego, co Johnny powiedział, to właśnie wiem mniej więcej, że moim rodzice się spotkali przypadkowo. I no, skończyło się jak skończyło. Czekaj, to prawda, albo no, potrzebuję jakiegoś nakierowania. Propos życia, znaczy no to owszem jest prawda, że nie mamy, no czy większość z nas nie ma takich żyć, o jakich sobie wymarzyła, o jakich marzyła sobie jako dziecko, ale to dlatego, bo jako dziecko, no nie mamy pojęcia zupełnie, co trzeba zrobić, żeby rzeczywiście móc w jakąś stronę pójść w życiu. I niektórzy jako dorośli dalej nie wiedzą tak naprawdę. Więc mi się wydaje, że ta opcja mi się bardziej podoba. Do is move along. Oh, Vincent's stealing your line, Reverend Johnny. Hey, I'm just a stray sheep in the field of life too, you know. Now that's Vincent. Cheating twice? He's really gone astray. I never thought you'd be one to cheat in the first place. I can't believe it myself either. No, tak, to się wszystko stało. Looks like it's gotten real for you, huh? To have been together a while. It's about time. Congrats on having a kid. Let's do something to celebrate. It's not for sure yet. She said no, she wouldn't tell you unless she was really sure. You're gonna do the right thing, right? I know. What are you upset over? Heck, I want to get married soon. You want to meet my parents and ask about how they got married? Yeah, go back home and drink some strawberry milk, kid. Come on, why you gotta go there? Ta, tego wyboru nawet nie komentowałem, bo on był aż tak oczywisty. Przepraszam. So I guess they're taking applications from the general public for these space tours? Oh, 50,000. That's way too much. With my paycheck, I can't even afford a down payment. And boy, do I have a deal for you. I'd rather put all of my savings into lottery tickets than invest in one of your crazy schemes. A, okej, okay, to może czas teraz się napić? This month I'm running really late. I think I'm pregnant. Me raising a family doesn't exactly sound like a recipe for success. No tu obawiam się, że muszę się zgodzić. Zobaczmy, kto może siedzi. O, dzień dobry panie, bodajże Justin? Hello. To Justin. Oh, it's you. Can we talk for a bit? Za momencik, a chyba tej pary z kolei nie znamy. I heard that dealer died in the mysterious deaths lately. And that's why you're scared too? No tak, zapomniałem w sumie o tym, że śmierci też się dzieją cały czas i no ciągle walczymy o swoje życie. Usiądźmy może tutaj. This lovely couple is Daniel and Anna. Huh? Vince?
Vincent Brooks? What? Do I know you? It's me, Daniel. We went to elementary school together. Oh, What? You don't remember me? Oh, so you're Vincent. You're different from what I imagined. Don't say that. You see, Vincent, I'm different from back then. I'm not the one tagging along. Now I'm the leader. I'm the heir to a successful business. A business heir, huh? Because of that. Wait, I heard your voice somewhere. Was it yesterday? To jest jedna z tych owiec, prawda? Think of it. Maybe I had some premonition of our meeting today. Anyway, I can't believe you don't remember me, man. I'm sorry. No, czy ja powiem prawdę, że jeżeli chodzi o temat pamiętania kolegów czy koleżanek z podstawówki, to ja też sobie pamiętam tak ledwo kogo tak naprawdę. Znaczy może jedna trzecia pamiętam i twarze i nazwiska, kolejna jedna trzecia to pamiętam tylko nazwiska i ostatnie jednej trzeciej nie pamiętam w ogóle. A, no tak. Fantastyczne do winy, dostałeś brąz, na który nie zasłużyłeś. I znów nie było fanfarów, smutna twarz. Tak, tak bardzo o tobie nie pamiętam, że teraz mnie nie interesujesz. Justin, może ty mi coś powiesz ciekawszego. To jest trudne pytanie. Co jest bardziej... Co bardziej wywołuje litość? Czy co jest bardziej żałosne w tym sensie? Mężczyźni czy kobiety? To jest naprawdę trudne pytanie, ale biorąc pod uwagę, jak nawet w obecnych czasach traktowane są kobiety, jak wciąż nie mam do końca takich praw, jak mężczyźni mają na przykład w niektórych krajach, to się powoli zmienia, ale oczywiście wciąż one są trochę z tyłu, więc muszę jednak chyba rzec, że kobiety. Ten? Widzę. Jesteś w minority. When asked whether they'd like to return as a man or woman in the next life, the majority of people say they'd prefer to be a woman. Some scientists have even predicted that men will become extinct. It's the truth. Extinct? Apparently the Y chromosome is quite useless compared to the X chromosome. So it's possible. And what'll happen to the human race if men go extinct? Maybe there'll be a system where women can fertilize each other and bear children. Men try just as hard to live their lives too. Isn't nature harsh? But on the whole, I think women have it harder. Being manipulated by stupid guys, being ground down by life. I did something I shouldn't have. What are you talking about? It is the cross I must bear. Znaczy, ja powiem prawdę, że ja nie jestem pewien, czy bym chciał w swoim kolejnym wcieleniu wrócić jako kobieta, bo na przykład myśl o tym, żeby być w ciąży, mnie osobiście przeraża, że... Nie wiem, ja sobie nie potrafię tego bólu właśnie z tym związanego wyobrazić, czy coś, i jeszcze żyć z tym tak 9 miesięcy, że z kimś w środku i że tak bardzo go pilnować, żeby po prostu się nie stało płodowi coś tam nie tak. Dla mnie to byłoby zbyt dużo, przyznam szczerze. A czy z drugiej strony też nie ukrywam, że mam trochę kobiecych cech, jeżeli chodzi o charakter itp. itd., więc może ta płeć by mi bardziej pasowała, może, ale nie jestem w pełni przekonany. Swoją drogą, Katarzyna, czy ty wciąż pijesz? Czy wciąż jesteś w bezpaskiej owcy? Czy nie było ci tam ostatnio w każdą noc? Myślałem, że ostatnio bolał cię brzuch. Czemu znów pijesz? Proszę, zajmuj się sobą. Ty już nie żyjesz tylko dla siebie. Dobra, więc wykombinujmy odpowiedź. Przepraszam. Ja nie piję. To jest kłamstwo. Zrobię na co mam ochotę. No nie no, ale... Jak mówię, jeżeli to jest jedyny sposób, w jaki mogę trochę pomóc sobie przy naszych kłopotach, to no, czemu nie tak naprawdę? A czy w sumie to brzmi źle, jak to mówię, skoro no, niektórzy właśnie popadają w skrajność, albo robią inne rzeczy wręcz szkodliwsze dla siebie, żeby o tych kłopotach zapomnieć, czy trochę sobie pomóc i to nie wychodzi na dobre, ale... ale to jest ważne, żeby być też z przyjaciółmi. Czy nie mogę chociaż się spotkać z przyjaciółmi? Nie no, myślę, że to jest akurat bardzo prawdziwe zdanie. Jak się ich ma, dobrze jednak jest ich mieć. Po prostu na wszelki wypadek, tak naprawdę.
Przestań przypuszczać najgorsze rzeczy na mój temat. Ale czekaj, co to jest nie tak? Czy coś jest... coś się dzieje złego? Nie no, myślę, że tutaj dobrze byłoby zapytać, bo tak napisała trochę znikąd. A czy może nie znikąd tak naprawdę? Ona ciągle pisze... Tak, żeby trochę nas pilnować. Ona już taka po prostu jest. Oczywiście na dłuższą metę trochę mogłoby być męczące. Takie bycie pilnowanym, kontrolowanym. Na każdym kroku musimy robić tę właściwą rzecz, ale... No, jeżeli ona się martwi, dobrze byłoby wiedzieć, czym się martwi. You mean, how did it go? Nothing happened. Nothing yet, at least. Marriage, all in all, is a cowardly method that tries to subdue love through torture. To steal a saying from a certain someone. Well, if you ask me, the trick to a long-lasting marriage is, frankly, to spend as little time together as possible. Dla niektórych to nawet jest dobry sposób na małżeństwo. Nie jestem pewien, czy to jest słuszne. Tak naprawdę, no bo jednak skoro masz tę osobę na dobre i na złe, wręcz na zawsze, to być z nią możliwie jak najmniej trochę nie brzmi jak najlepsza rzecz do zrobienia. Bo jeżeli chcesz się dogadać ze swoją drugą połówką, to dobrze byłoby właśnie ten czas spędzić, żeby o niej jak najwięcej wiedzieć. Co lubi, czego nie lubi. Co przeszkadza, a co nie. Swoją drugą Kaśka. Hej, serduszko. Co tam u ciebie? Pełne serduszko. Wciąż pracujesz? Czy jesteś już po robocie? Zobaczmy. Tak, skończyłem. Skończyłem, tak przypuszczam. Przepraszam, wciąż pracuję. Ponownie, to oczywiste kłamstwo. Jak mówię, nie jestem do końca w pełni do niej przekonany póki co, więc tak pójdę w takie, że niby skończyłem, tak chyba, ale coś mi jeszcze może wypaść. Czego chcesz? Ale nie mogę się z tobą dziś zobaczyć, jestem zajęty. No właśnie, jestem zajęty spotkaniem z przyjaciółmi, których sobie też bardzo cenię, więc niech będzie to. Napiszę do ciebie ponownie później. Pa. Dobrej nocy, Kefry. To trochę brzmi zbyt formalnie także, jak dla niej. Po prostu pa. Dla mnie wystarczy. Dobra, tutaj już nie wiem, czy coś może będzie ciekawego innego nowego. A napijmy się, czemu nie? Skoro nie mam pomysłu, co robić ze sobą, to możemy tylko robić jedną rzecz, po prostu chlać. Oj tak, wiem coś o tym. To były chwile grozy. Fizz type cocktails are a distilled drink plus lemon plus sugar and soda water. Fizz refers to the sound the soda makes. They're all sweet, so even lightweights can wash them down like juice. And that was the cocktail trivia for tonight. A, czyli innymi słowy, ta nazwa to po prostu onomatopeja. Tea already? What would you like now? A, załatw mi, a co tam więcej piwa? I need a beer. Coming right up. Tak, daj mi piwo po to, tylko żebym wstał, bo ono śmierdzi. Jego zapach tak mi dokucza. Dzięki szefie, ale to mi trochę nie pomaga. Okej, tutaj odpowiedzi Vincenta były takie wybitnie bezpośrednie i takie, że okej, to się stało z nią, albo okej, tak jest. Jejku, tak jakoś dziwnie tutaj
do tej rozmowy podszedł. Co jeszcze mogę porobić? Mogę dalej może sobie umyć twarz? Inkwizycja? Nikt się nie spodziewa hiszpańskiej inkwizycji! To będzie mój koszmar tym razem? Czy ja jestem taki wierzący, że mam się tego bać? Że mnie wezmą za heretyka? Znów, nie wiem co robić ze sobą. Znaczy, ponownie, jak mówię, jeżeli nie wiesz co robić, to po prostu pij, ale jakoś tak mam wrażenie, że coś innego mógłbym zrobić. Ojejku, panie bliźniaczki znów zniknęły. Pogadajmy może z tym i tamtym, tak przypuszczam. Może ty, Justin. I akurat ktoś wszedł, jak słyszę. Pan policjant. Co tam, pączki dobre? A czemu nie? I'm not gonna be much help, but it's men around your age who are dying, so be really careful. You don't seem too interested. Yeah, no evidence has come up yet, and I'm on another case. Gotcha. I'm Morgan. If I find anything out about this incident, I'll tell you. So don't worry about the strange rumors. Well, I don't really care about the rumors. Ej, jesteś Morgan? To czy jesteś może z Morganu policji? Dobra, wiadomość, Katarzyna, przeprasza nas, w tytule przynajmniej. Przepraszam, może byłam trochę zbyt surowa. Znaczy, no trochę cię przytuczyłam tym wszystkim na temat macierzyństwa, czy tego urlopu macierzyńskiego i pieniędzy. Ale to jest ważne, więc miej to na uwadze, okej? Dobra, wiem. Ja też przepraszam. No, ja mam wiele rzeczy, za które muszę przeprosić, więc to będzie dobry początek. Po prostu trochę mam namieszane w głowie. Nie musisz przepraszać. Co, to mimo wszystko nie jest jej wina. Na pewno pomyślę o tym. Poczuj się lepiej, proszę, ładnie proszę. Dobra, to też bardziej pasuje, bo ponownie, mam dużo rzeczy do przemyślenia. Pa. No, dobrej nocy. Ponownie, znów, w tym wypadku dobrej nocy brzmi trochę pasująco bardziej do niej. Jejku, telefony się sypią. No, propos tego! Już? Ej, Katarzyna, uspokój się, dopiero co napisałem. Nie, nie do końca o to chodzi. No, I wasn't. I'm sorry, it's just I didn't know what to say. Yeah, I know. I think I was being too harsh on you too. And then I got twisted up over it and called you. It's okay, really. All right. That's all. Goodbye. Jak mówię, ona bardzo kontroluje. Bardzo, bardzo. Ale panie policjancie, czy masz może jeszcze coś ciekawego do powiedzenia? No, jak mówię, w tej grze nie można być zbyt upitym, ponieważ, no przypomnę, alkohol daje mi szybkość większą w snach. Dobra, to piwo śmierdzi, ale no właśnie po to je wypiję, żeby już więcej innym ten smród nie dokuczał. To nie musi być konieczne. Swoją drogą tak mi dokucza ten wentylator, jak, no, to jak wolny on jest, no bo czy on nie jest po to, żeby zapewnić przeciąg jakby, czy coś takiego, no to taki wolno kręcący się, co ma niby zdziałać. Hey,
ever lose your memory drinking? Oh. Did you? Dwa razy nawet. Yeah. I have when I was young. Especially when I was in my 30s. I started to blank out on amounts I used to be able to handle in my 20s. And then I'd wake up lying next to a complete stranger. Ah, so it has happened. I'm in a complete stranger's house. That hasn't happened to me. I'm at the police station, stark naked, right? No. The nakedness of woman is the work of God. To misappropriate the musings of a certain someone. In front of God's work of art, it's only natural that your faculties are preoccupied. Well, just don't worry about it. Guess I won't. Bardzo lubisz pożyczać cytaty innych gości, jak tak zauważyłem. I swoją drogą znów ktoś wszedł. Kto taki się może przekonać? O, panowie! Dzień dobry! Oh, hey, it's you. You wanna hear about being a real man? No, jaka jest twoja definicja?